Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj w tym wiaderku naturalna mikstura odrobaczająca przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna, ogólnie prozdrowotna, dobra na drogi oddechowe. W dzisiejszym odcinku dowiecie się też, dlaczego moje gołąbki przez ostatnie 4 dni nie jadły, o prowadzeniu gołębi młodych i o kuracjach. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego materiału. Przepis i sposób przyrządzenia mikstury będzie w innym odcinku, jeśli będziecie mieli ochotę zobaczyć, w jaki sposób tą miksturkę przygotowuję. No tutaj pokażę, ja żadnych gołębi nie karmiłem przez ostatnie parę dni, bo tu są gołębie stare, lotowe. Mają we wiadrze nasypane i tyle. Karma ID taką podaje, a u mnie wszystkie gołębie od 4 dni. 4? Tak, bo na się świętowało. Pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, wczoraj i dzisiaj. No czyli 4 dni nie dawałem jeść. 4 dni nie dawałem jeść, a wodę udało mi się dać tak co drugi dzień trzeba wymienić pojniki, także tam widzę na wolierze się skończyła, więc dostaną miksturę czoskową. Tutaj samiczki, kontrola, że jedzonka jeszcze na dnie jest, ale jest, czyli zasypiemy, mają, za to woda się skończyła, więc akurat na miksturkę czosnkową. Akurat się załapią na czosnkową miksturę, dostaną mniej, bo jutro zaś dam, żebym nie musiał, jutro będzie więcej tej wody, bo będzie można ją bardziej rozrzedzić, bo dzisiaj krótko była. No to się jeszcze tak nie popuszczało to mocno soków, a czuję, że jutro po 24 godzinach będzie mocna mikstura do mocnego rozrzedzania. Wszystkie gołąbki dostają, którym brakło wody. Tutaj gołębnik lotowy. Są tu też przeniesione młode tegoroczne. Część przeniosłem na tyle, ile miejsca troszeczkę, znaczy nawet więcej niż miejsca. Rudzielec, niech się oswajają z nowym gołębnikiem. O, tu stary rudy. Gołębie nadal są razem, nie są rozdzielone. Samczyki są dalej z samiczkami. Teraz przejdą właśnie główną kurację zimową, taką oczyszczającą, odrobaczającą. Akurat prozdrowotną, to i oczyszcza krew, także ten okres bierzenia się już prawie skończył czy kończy i akurat można będzie zrobić kuracje oczyszczające, takie do okresu parowania, przygotowujące, żeby prozdrowotne, wiadomo, mamy pogody wilgotne i tak dalej. Dziś w temacie kuracji będę robił właśnie kurację gołębiom młodym, wszystkim zresztą lotowym, a tu jesteśmy akurat przed gołębnikiem młodych. Tak jak z tego gołębnika były młode lotowane i w tym roku i w zeszłym roku z tego gołębnika młódki zrobiły 5. miejsce w Polsce. Zaraz was zaproszę do środka, będę robił jedną kurację właśnie odrobaczającą. Jesteśmy tu w przedziale gołębnika gołębi młodych. Wziąłem was tu, żeby pokazać wam, jak tutaj u mnie w gołębniku to wygląda. Młode tegoroczne dalej są nierozdzielone, zresztą to widać, bo posiadały sobie na jajkach. Tu mają siodełka,
Część mi na wolierę uciekła, ale to nic. Tu są siodełka, na tych siodełkach sobie tak siedzą. I jeśli chodzi, najpierw powiem, jak ja prowadzę gołębie, a później powiem, co sądzę o kuracjach. Najpierw przedstawię ten cały gołębnik. Wygląda to tu w ten sposób, że ten gołębnik był wysprzątany gdzieś w miesiącu marcu, kwietniu, czyli przed załadowaniem tutaj młodych z pierwszego lęgu. Ten gołębnik był wysprzątany. Wysypana były wiórki takie drewniane, o. Wiórki drewniane, które widać na podłogę. I od czasu, jak gołębie tu były odłożone w miesiącu, bo w lutym parowałem, czyli gdzieś tam początkiem kwietnia trafiły tu młódki i od tego czasu nie było tu sprzątane. Zresztą widać pod siodełkami, tu jest taki ruszt dany, ruszt jest pełny i pod siodełkami widać jaka jest wysokość gołębia. I tutaj są kupy, widać, jest pył, jest to piórka okrywowe, puch podrzucane, a tu sobie gniazdko jakaś para zrobiła. Tak jak mówię, są to młode, tegoroczne. Z tego gołębnika też młódek był na wystawie w tym roku. Więc w ten sposób to tutaj wszystko wygląda. O, tu jest ciekawa samiczka. Jest to imbred na szaleńca, czyli syn szaleńca sparowany na imbredkę z szaleńca, czyli taki strasznie mocny imbred. Przegapiłem tego młódka, się razem sparowały. Leciała na lotach i z ostatnich lotów kapitalnie zrobiła konkursy. Ale wracając tu do tematu, jeszcze tutaj pokażę tą ściółkę w sensie takim, że ja tu mogę wykopać dziurę. O, tak mam w gołębniku, tak wygląda. O, nawet jakaś karma między tym jest, ponieważ one to rozsypują i tu jest gruba warstwa kału wymieszanego z tymi wiórkami. Tych wiórek wcale nie było tak dużo. O, no i to w ten sposób, tam nie ma żadnej siatki, niczego, jest to na podłodze gotowy nawóz, więc tu były odłożone i do tej pory tutaj nic nie było sprzątane. W ten sposób te gołąbki były lotowane z tego gołębnika. W tym sezonie zdobyłem i wicemistrza okręgu i rok temu zdobyły mi piąte miejsce w Polsce. Także z tego gołębnika tu widać siodełka też. Ten gołębnik jest wysprzątany przed odłożeniem tutaj młodych przed sezonem, a później już w ogóle nie jest ten gołębnik sprzątany, nie jest tu nic ruszane. I teraz jaki sposób te młódki, bo wiele osób pyta o kurację, o inne rzeczy. Jeśli chodzi o kurację, to jedyną kuracją, jaką teraz będę przeprowadzał, będzie kuracja na odrobaczanie. Ale będzie to kuracja robiona miksturą, którą pokazałem, w jaki sposób robię, czyli będzie nabierana przygotowany czosnek, prosty, naturalny sposób, czosnek przygotowany i zalewany, puści soki i ta woda będzie zlewana i dawana do picia. Także będzie taka naturalna kuracja. Czosnek powoduje odrobaczenie, jest antybakteryjny, antygrzybiczy. Cebula dodatkowo jeszcze na drogi oddechowe działa, czyści krew. Także prosty środek,
dostaną to kilka dni pod rząd i to będzie jedna z kuracji, które będę robił ziołowych, a także będę pokazywał, co, jakie kuracje, kuracje w cudzysłowie tutaj robię. Jeśli chodzi o kuracje na salmonelle, takie profilaktyczne podawanie tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie antybiotyku, takich rzeczy nie stosuję, nie podaję żadnych takich kuracji w ciemno antybiotykowych, co więcej żadnych kuracji na rzęsistka, na koksydiozę nie będę dawał, poza zresztą to jeszcze powiem, jak będzie jakaś kuracja, ale nic nie miałem robione tego gołębie po lotach. Jeśli teraz jakby po kolei, jak tu młódki są odkładane, młode tu są odłożone, około 2-3 tygodni są przyzwyczajane do gołębnika. Wiadomo, nie wszystkie są odłożone jednego dnia, czyli tak, jesteśmy, sprzątam ten gołębnik przed włożeniem tutaj młodych. Może tak będzie nawet lepiej widać. Sprzątam tu gołębnik przed odłożeniem młodych. Następnie trafiają tu młode. Młode przy odkładaniu nie dostają żadnych tabletek na rzęsistki, żadnych kuracji. Są po prostu tu odkładane. Są karmione w karmnikach dobrą karmą. W tych tutaj karmnikach dostają wodę czystą i to jakby na początek wszystko. Są przyzwyczajone przez pierwsze 2-3 tygodnie do mojego głosu, do wołania, żeby po prostu przychodziły. Są szczepione przeze mnie, także owszem, gołębie są szczepione szczepionką RP, bo ona działa przeciwko adeno i tą szczepionką szczepiłem, chociaż ostatnio są dziwne opinie, że jednak może lepiej, jak te gołębie przejdą te adeno i potem na stare loty się to nie przekłada, albo by było trzeba szczepić roczniaki, właśnie nie wiem co lepsze, albo rezygnować ze szczepienia młodych, ale przynosi mi to efekty dobre, jak je szczepię RP, albo potem szczepić jeszcze roczne, bo są problemy u gołębi starych z chorobą tak zwaną adeno. No zobaczymy, jak do tego podejdę. W każdym razie do tej pory było tak, że były szczepione tą RP i powoli jak się wszystkie tutaj zgromadziły, bo to tak wiadomo, nie wszystkie też w jeden dzień były odłożone, to też trochę trwa, aż cały lęk zostanie odłożony. Wszystkie mutki tutaj praktycznie z pierwszego lęgu i z drugiego tu trafiają. Tu są dwa takie przedziały, jednego przedziału trafia pierwszy lęk, do drugiego drugi lęk, potem są łączone, jak są tu przekładane, to właśnie są szczepione partiami tą RP i są powoli oblatywane koło domu, wypuszczane rzadko ze względu, że są loty gołębi starych, nie ma do końca czasu, więc jeśli chodzi o wypuszczanie, to gołąbki są zamknięte i po prostu dobrze karmione. I tutaj sobie siedzą w tym klimacie, nie ma tu sprzątane. Jak trafiają, tak gołębnik jest już praktycznie nieruszany w żaden sposób. Więc są, potem drugi raz są zaszczepione mykosalmowirem, także i potem są zaszczepione jeszcze na ospę. Także są trzy razy gołębie młode szczepione. I w ten sposób później przystępują do sezonu lotowego. Właściwie nic wielkiego z nimi się nie dzieje do czasu, aż się kończą loty gołębi dorosłych. Wtedy jest miesiąc przerwy między lotami młódków a lotami dorosłych. I właściwie zaczynam się zajmować tak naprawdę gołębiami młodymi dopiero od czasu, kiedy... od 1 lipca. Od 1 lipca. Aha, jeszcze odnieść się karmienia. To karmione są raz dziennie. Mają do oporu jedzenie, mają wodę i praktycznie ja tu nawet nie muszę do nich wchodzić. Po prostu są tutaj, żyją sobie, siedzą, jedzą ile chcą. Są karmione mocną karmą, właściwie tą samą karmą, które były karmione przy rodzicach.
karmą rozpłodową, białkową, żeby się rozwinęły, urosły. Jedynie właśnie to szczepienie jest pierwsze szybko robione. No i potem wiadomo, że jakiś tam może zakwaszacz czy coś tam od czasu do czasu też się im poda, ale specjalnie nic wielkiego z nimi nie jest robione. Sobie tutaj siedzą. Dopiero zaczynam się nimi zajmować 1 lipca. Wtedy zaczynają być oblatywane z racji tego, że mam wtedy czas, urlop, znaczy urlop w pracy się zaczyna mój i wtedy zaczynam się od 1 lipca troszkę tymi gąbkami zajmować, w sensie takim, że są wypuszczane na obloty, bo wcześniej są zamknięte, są wypuszczane na obloty, oblatują się, powoli zaczynają latać, są też robione te kolejne szczepienia i przechodzone wtedy jest na system karmienia częstszego, dwudniowy, to tak stopniowo przychodzi, więc te gołębie zaczynają tak naprawdę latać, jest ostatnie szczepienie robione na ospę i jeszcze jest tak, że jak każdy lęk jak jest odkładany, to jest szczepiony RP na adeno, a później lęgi są między sobą łączone, bo pierwszy lęk jest w jednym przedziale, drugi lęk jest w drugim przedziale, trzeci lęk jest w trzecim przedziale i te lęgi na początku są w ogóle osobno, a później są łączone i drugie szczepienie pierwsze mają w innych terminach, każdy potem jedno szczepienie jest, drugie szczepienie jest wspólne. Przy czym często się zdarza, że trzeci lęk bywa tylko raz zaszczepiony przeciwko adeno, ponieważ jest na tyle późny, że nie ma czasu przed sezonem zrobić dwóch szczepień, bo jeszcze są szczepione na ospę, czyli kolejne szczepienie, czyli jedno szczepienie, trzeci lęk ma mniej czasami, bo po prostu czasowo one są z końca czerwca, z lipca i już więcej szczepień się im nie robi, czyli te drugie szczepienie dla pierwszego, drugiego lęgu jest pierwszym szczepieniem dla lęgu trzeciego. I super te młode z trzeciego lęgu leciały. Kto oglądał filmiki, to widział, była tam gromadka 16 młodziaków, które w komplecie ukończyły sezon lotowy. 15 ich ukończyło z 16. I najśmieszniejsze, ten ostatni jeszcze doleciał po tygodniu, więc uparciuch, więc super zakończyły. Nie odbiłem ich tam, bo nie miały anteny. One były na innym przedziale, to inaczej wyglądało, ale tutaj właściwie te mutki u mnie tak naprawdę od lipca zaczynają latać. Zanim się rozlatają, zanim latają koło domu dobrze, to jak mówiłem, jakieś trenują koło domu dobrze, to trochę czasu zajmuje, żeby odlatywały, żeby ten trening wyglądał jakoś przyzwoicie. Kończą się loty starych, więc wtedy tak naprawdę jest szansa cokolwiek młodymi się zająć. Jeśli dobrze latają, to robię im wywózkę, zwykle się uda jakąś zrobić, potem idą od razu do kabiny. Z kabiny mają trening, czasami mi się uda dać na trening oddziałowy, czasami na pierwszy trening oddziałowy nie daję, ponieważ te mutki nie są jeszcze wylatane, nie są wytrenowane do tego stopnia, że nie mają doświadczenia koszowego, żeby je w ogóle nadawały się do dania na trening kabinowy. Często jak jest trening kabinowy pierwszy, to ja sam pierwszy raz wywożę je osobiście na krótką odległość, żeby się przeleciały. Staram się potem w tygodniu zrobić jeszcze jedną wywózkę i idą gdzieś na jakiś trening kabinowy i zaczynają się loty, także one dopiero to jakby dochodzą do formy. Fakt, już wtedy zaczynają latać, zaczynam o to dbać, żeby te gołębie latały, żeby były zdrowe. No to cały czas się obserwuje, co się z nimi dzieje. Także w takim mocno telegraficznym skrócie. I czasami z naszym oddziałem, czasami się uda u sąsiadów gdzieś zapakować te gołębie z kabiny właśnie, żeby jakąś kabinę zaliczyły przed sezonem. Dlatego dość ciężko jest typować, bo nie wiadomo, które będą chciały lecieć, które nie będą chciały lecieć.
i one tu cały czas, jak mówię, przebywają. I sezon lotów młodych się zakończył, dalej tutaj przebywają tak jak były razem. No wiadomo, że gołąbki już tak powiem są dojrzałe, roczne, za chwilę by było normalnie parowanie, nie są rozdzielone, stąd psikus mi robią w tej postaci, że gdzie mogą, bo tu nie mają warunków, mają siodełka, ale porobiły sobie, tak powiem, z główienek gniazdka i gdzie się której parze uda, to tam po prostu jajeczka znoszą w każdym kątku, gdzie tylko można. Jak jest jakaś wzgórka, to one próbują po prostu się wszędzie ulokować. Ten sposób tu wygląda ten gołębnik. O, jeszcze raz pokażę. Klimat jest dobry. Te wiórki to ja zawsze potem wyrzucam pod maliny czy pod coś. Kupuję kilka worków nowych. Nie wiem, ile tu worków wsypałem. Chyba 2 worki tych wiórek. 60-litrowe są te worki. To na ten przedział chyba 2 woreczki poszły. I one siedzą właśnie w tym. O. I tutaj na tych siodełkach mają siodełek. Jest tutaj 2, 3, 4, 5, 6. 6 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 razy 12, 60, 70. Także gdzieś około 70 młotków. Ponad 70 siodełek jest. Także około 60 młotków tu jest danych z pierwszego lęgu, 50-60, drugiego lęgu 60 do bliźniaczego przedziału. Także jest tutaj z pierwszego lęgu w tym gołębniku, no to 120 młodych może być. No i trzeci lęg dałem do trzeciego przedziału, także mam takie przedziały po 60-70 młodych. I to tak wychodzi, że jak na rozpłodzie jest tych 40 niecałe parek, 30 parę par, to plus to z pierwszego lęgu tam jeszcze jakieś roczniaki sparuje, czy coś jest przełożone, to jest mniej więcej taka ilość. Z drugiego zawsze tyle jest, bo dochodzą jeszcze młódki, coś tam z gołębi lotowych, a z trzeciego jest dużo więcej, ale po prostu zostawia się po tych rodzynkach, po których najbardziej człowiekowi zależy, żeby te młódki były po prostu. Gołąbki wydaje mi się, że fajnie się tutaj trzymają i odnośnie takich właśnie metody prowadzenia gołębi młodych. Także właściwie tutaj omówiłem metodę prowadzenia gołębi moich młodych i przy okazji kurację na odrobaczenie. Będą miały przez kilka dni podawaną wodę, po prostu te soki, kilka dni będzie puszczał ten czosnek, więc kilka dni teraz akurat do Sylwestra, czy po Sylwestrze, właśnie z tydzień mam, kilka dni mam czasu, żeby to przygotować, ogarnąć i taką kurację czoskową zrobić. Jakie plany z tymi gołąbkami? Plany są takie, że nie wiem, czy nie zostaną tutaj roczniaki na tym przedziale, ponieważ jak widać są jeszcze te akurat tutaj nieprzeniesione. Część przeniosłem, żeby pouzupełniać stan, ale tam już jest, tak powiem, full i nadwyżka, więc nie za bardzo je jest gdzie przenieść, więc być może młode gołębie zostaną na tym przedziale, tyle że będę chciał je, no nie będę dopuszczał do wylęgnięcia tych młodziaków, nie chciałbym dopuszczać, te gołębie będą dopiero rozdzielone,
plan jest taki, że wiadomo, ten gołębnik na sezon starych gołębi chciałbym wysprzątać wiosną. No i będzie proces taki sam, że będzie raz wysprzątany. Zobaczę, czy dam tu wiórki, czy zakupię te wiórki znowu, świeże. Zasypię i zaś nie będę nic ruszał. Ten gołębnik nie będzie sprzątany znowu, czyli raz w roku gołębnik jest sprzątany. I to nie są czyste słowa, tylko jak mówię, mogę pokazać tutaj autentyko, tu są takie te ruszta grube, które są całe, kał wyszedł ponad te ruszta. Co do gołąbków, to może kilka sztuk pokażę. Odnośnie, tu też przebywają z młodymi mewki od córki. Dobrze się chowają, też są zdrowiutkie, poszczepione, świecą się, te młodsze się pierzą. Nic im kompletnie nie brakuje. Złapię zaraz kilka sztuk i może pokażę, jak też te młódki wyglądają. Także tu są te młódki, które były lotowane, które przebywają tu w tym gołębniku. Skrzydełko, z góry powiem, jedni hodowcy, tam ktoś zarzuca, że otwieram skrzydło, to się trzyma za ostatnie lotki, żeby tak zwany gołąb miał szybkie skrzydło. Ja rozumiem, o co chodzi, żeby te tutaj nie złapie, bo ona ma ostatnią lotkę, o tu wypierzoną. Ja łapię w tym miejscu, jak rozciągam skrzydło, chciałem też pokazać. Ten palec tutaj w ogóle nie łapię tych lotek, bo nie lubię, żeby łapać za ostatnie lotki i je ciągnąć. Mnie to osobiście denerwuje. Zawsze łapię w ten sposób, że palec tu przykładam, a z góry sobie tylko przytrzymuję i nigdy nie ciągnę za lotki. Jak ktoś tam powiedział, że ciągnie się za lotki, pokażę na jakimś innym gołąbku, tu ostatnia lotka dopierza. Także gołąbki wyglądają w ten sposób. Odnośnie wiadomo, czy w tym kale odnośnie piórojadów i takich rzeczy do zbliżenia, czy gołąbek jest, tak powiem, zafajdany, czy jest zarobaczony. Nie powiem, że nie trafiają się pojedyncze piórojady, bo tak samo tutaj wkładam palec, tu nie trzymam w ogóle tych lotek, w ogóle tych lotek nie trzymam i rozciągam skrzydło. W taki sposób zawsze i nigdy nie trzymam, tu może palce dokładam, ale nigdy tym palcem, ta tylko jest założony, a ten tu palec od spodu, nim rozkładam skrzydło. W ten sposób zawsze, jakoś nigdy mi nie zależało, bo ludzie lubią te ostatnie lotki, żeby były szybkie. Nigdy mi nie zależało, żeby im specjalnie te lotki jakoś rozciągać, że jest szybkie. To jest imbretka szaleńca, wnuczka, taka podwójna, imbret lotowany, który zrobił konkursy i z ciekawości mnie ciekawi, jak ten imbredzik będzie lotował. Karmione tu są te gołębie do jeszcze jak wyglądają na mięśniach. W ten sposób gołąbki tutaj w tych warunkach wyglądają na mięśniach. Jaki mięsień. Widać, że tegoroczny młódek, nie? Zielona Tauris lotowana. W ten sposób. Jest tam mewka czy uciekła? Te, co poniosły jajka, niestety to niektóre, tak powiem, jeszcze mają, przyznaję, lotki do zrzucenia. Przez jajka właśnie, że te jajka zniosły. To jest młódek właśnie z pierwszego lęgu, jeden z pierwszych wychowanych na moim gołębniku, jeden z najstarszych. Jest taka jak ogonek tu dopierza, też ktoś tam mówił, że się poprawia gołębia, żeby mu budowę zaprezentować. No jak gołębiem poruszasz, pomachasz, to wiadomo, że ci ogon roztopyrczy.
jak go grzecznie, ładnie złapiesz, a mnie trzeba specjalnie, ale jak on stoi, złapałbym do kamery, ciężko go tak pokazać. Zresztą szaleńce nie mają jakichś wybitnie super pleców, tym bardziej to jest imbretka. Ale to jest normalne, że jak się nim rusza, to on ogon roztopyrczy. No i wiadomo, że teraz to będzie miał rozszerzony, bo ona se go nie złoży. Dopiero jak se ją złapie, puszczę, poprawi piórka, o, to już ten ogon inaczej wygląda, więc zawsze zresztą taki odruch trzyma się gołąbka i o, poprawię i samiczka leży. Także to jest rodzinka mojego szaleńca. Od czasu do czasu mają kąpiel zrobioną. Więc wiadomo, jakieś pasożyty może tu na tych piórach, ale nie widać jakiś. Chociaż widziałem u jednego, tam się wkurzyłem, bo jeśli ktoś powie, że są zaniedbane, no to trochę przyznam racji, że można by o nie tutaj zadbać bardziej. W sensie mógłbym tej kąpieli trochę bardziej dopilnować, bo i może jakichś oprysków tutaj w środku, żeby te w ten kale po prostu te piórojady czy coś nie siedziało, bo faktycznie mają możliwości rozwoju. Gdyby były piórojady, to miałyby idealne możliwość rozwoju, ale w tej chwili sens kuracji. No kurację, jeśli gołębie tu przebywają w swoim środowisku, teraz już są w ogóle nieoblatywane, no i są zdrowe, oczko, czy tam coś zewnętrznie widać, żeby były. Ktoś mi mówił, co robię, żeby te gołębie miały takie białe dzioby. No właśnie nic nie robię, czy woskówki. Myślę, wydaje, bo dobra wentylacja, bo tutaj tego kału nie czuć. Tu jest wentylacja zrobiona, może zaraz jeszcze pokażę. Kału nie czuć. Oczko, dziobek, żeby były jakieś zasyfione, czy coś tam miały. Może mają jakieś kokcydiozy, gdybym je przebadał. Ale generalnie nie są ani za tłuste, o, ani za tłuste, ani za chude. Po prostu się pierzą. Może nawet jedne są za chude trochę. Mogły być lepsze. Wentylacja wygląda tu w ten sposób. Kolega mi tu zrobił coś takiego. Jest przesuwna. Jest tak, tak jest otwarta i też jest właściwie nieruszana. Mogę bardziej otworzyć, ale mniej więcej w tej postaci to jest otwarte. I powiem szczerze, wystarcza. I tu z tyłu kiedyś była siatka, było tej wentylacji więcej, ale właśnie przytkałem tą wentylację. To było przerobione o tyle, że rok temu, kiedy zrobiłem piąte miejsce w Polsce, to tutaj nie było tej płyty, nie było to podbite. Była dachówka, a tu podbiłem sobie to dla wygody. Czy lepiej, czy gorzej? No nie wiem. Wynik tego roku nie był właściwie tak rewelacyjny jak zeszły roku, ale też nie mam na co narzekać. Więc nie wiem, to tu jest pełna ściana, całe i ta wentylacja tu jest z przodu, ale po prostu denerwowało mnie, że tu było strasznie wysoko i gołębie nad tą belką przeskakiwały na drugą stronę i chciałem to tak troszkę uładzić. O, tutaj kolejna samiczka, co siedzi, o, widzicie, ta może mieć jakąś lotkę niezrzuconą. No tak, bo ma jajka zniesione, uparciucha, to jeszcze to wstrzymuje pierzenie. Ach. Ciemno za chwilę będzie. Tamta mi uciekła, tu złapałem innego gołąbka, akurat też z jajek. O, jak łapię, chciałem pokazać, tu łapię paluszkiem, widać tu ostatnia lotka, o, tyle jest odrośnięta. Tu łapię paluszkiem i rozciągam skrzydło w ten sposób. Nie ciągnę skrzydła do końca, tylko tu daję palec, tu jest takie te skrzydełko, tu i ja w ten sposób, o,
rozwijam skrzydło, górę sobie przytrzymuję tu palcem na przedramię i rozciągam skrzydło. Także ten sposób wygląda skrzydełko. I gdyby nie zależało na tych, podobno mają być te lotki tutaj ostatnie rozdziabione, że jest szybki. Nie brakuje mu ostatniej, ile on ma lotek? 3, 6, 9. No to tej jednej lotki raczej pełne, może jeszcze te lotki coś dorosną. Raczej takie pełne łopaty ma. No. Z dołu pokażę, czy są, tak powiem, zasyfione, zarobaczone. Ja nikogo nie namawiam, żeby robił tak, jak ja robię, ale odnośnie tego, czy potrzebuje zrobić kurację. O, lotki. Lotki, w jakim są tutaj. Nie wiem, czy widać jakiegoś pujorojada, nawet nie patrzyłem, czy ma. Nie, ała, nie wyrywaj się. Gomońku. Gołąb jak się wyrywa, jest nerwowy, wiadomo, że ten ogon, plecy, ale mimo to wszystko nie poprawiałem nic, a się fajnie trzyma. Mięśnie tutaj, czy zaniedbany, wychudzony, chory. O. Chory gołąbek, zaniedbany, wychudzony. Tak wygląda. Tak wygląda. Łuskę ma, wiadomo, formy lotowej nie chcemy. Puchrzek ma. Drugie skrzydełko. Plecy. Też tegoroczny, młody, że złapie samiczkę, co miała jedynkę na oddział, że się uda. Także wydaje mi się, tu drugi rząd, też pierzą, przepierzywają ogon. Tu mu widziałem jakaś lotka, o, krótsza jest, rośnie. Spierzą się cały czas. Cały czas się pierzą. W jaki sposób są karmione, to powiem tylko tyle, że mogą sobie wybierać, co chcą. A są karmione w taki sposób, że tu na ziemi leży karma i one sobie ją pobierają. Leży na ziemi, bo tu sobie uszkodziłem, zrobiła się dziura. Miałem rzepak, więc te młode mają tutaj rzepak po prostu do wyboru, ile chcą, tyle go mogą wcinać, żeby nie było, że ściemniam, bo zaraz ucieknie. Wracaj do wiaderka. I tu jest drugie wiaderko z karmą. I to jest właściwie to, co nie wyżarły, ponieważ dostają tu karmę do oporu, karmę, którą było karmione na lotach, a to, co tu widać, to nie wyżerają. Także mumu nie jedzą, konopi nie jedzą, siemienia nie jedzą, no, rzepaku nie jedzą, bo widzieliście, jak mają rzepak nasypany. Tak. Tu dostały podstawkę z wodą. To jest ta woda czosnkowa, którą im dałem. Tu obok podstawki kolejny siedzi. A, się. Na jajach. O, zbliżenie mu zrobimy, czy zasmarkany tegoroczny. Dźwigniesz się?
O, tu też. No właśnie, niestety mi się połączyły mi się w pary. Także jedzenie, woda wygląda w ten sposób. To są te pojniki, z których piją. Mają go na podstawce, żeby po prostu się nie sypało, te nie wskakiwało do środka. Wiadomo, dlatego jest podstawka. O. Nie ma najsucho, zbyt sucho na polu. A tu tak dość wygląda to dość dobrze, ta ściółka dość dobrze funkcjonuje. No, żeby nie było, że jesteśmy u mnie w gołębniku, kto poznaje, to gołębniki widzi. Tu mają wejście, z którego korzystały w czasie sezonu. O, zajechane samce gruchają za samicami. O. Co gamoń? Samczyk, mówię, są nieporozdzielane. Udało mi się złapać gamonia. Kurczę ostro. O, nie trzeba. Skrzydła się spokojnie rozciągają. Tutaj trzeba przyznać, ma jeszcze jedną lotkę do spierzenia. Mam nadzieję, że ją spierzy. Także nie jest tak różowo. Są pojedyncze gołąbki, które jeszcze lotek nie mają spierzonych, ale myślę, że je spierzą. I on jest, jeszcze się nie dopierzył z racji, że samczyk. No to troszkę czy szczuplejszy, nie powiedziałbym. Właśnie taki fajny, żeby też potem problemów ze zwichrowanym skrzydłem nie było. Wydaje mi się, że wagowo i też nie trzymam za tą ostatnią lotkę, żeby to rozciągać. O, tylko pod skrzydłem łapię. Łapy już mam białe od puszku. Kurtka biała. Już od poparu gołębiach. O, zawsze zaraz wybielała. Rozciągniemy skrzydło. Pod spodem czy jakieś, chyba tu ma piórojada? Nie, to jest, nie, to tylko taki prześwit się wydawało, że czy ma jakiegoś piórojada. Może mieć gdzieś tam, ale czy są zasyfione? Oczko. Gardziołko. Wygląda ok, wszystko. Gołąbek raczej zdrowy, nic mu nie brakuje. Mógł być trochę grubszy, ale samiec widać awanturuje się i dlatego. O, pokażę nietypowego gołąbka, taki płowy, rudy. No to jest gołąbek mojej córki, mewki, które tu są, ale nerwusek, bo się ich rzadko łapie. Czy też są zaniedbane? No nie idzie się dostać do tych mięśni. No. Meweczek. Te ozdobne by pierwsze też łapały choroby, bo one są słabsze. Tu z koroną upierzenie. Przebywają razem z pocztowymi. O, widać, same poprzychodziło ich tu trochę, meweczki i tak dalej, mówię, robi się późno, pouciekały z woliery. Tak jak pokazywałem karmę, to powiem jeszcze śmiesznie, że ostatni raz te gołębie karmiłem, dzisiaj nie, dzisiaj wodę naszykowałem, przyniosłem wodę, ale tak sądziłem, że wody zabrakło, więc wodę na odrobaczenie,
prozdrowotną. A karmę to dawałem ostatni raz. Ostatni raz chyba wiem, kiedy dawałem. Na Wigilię dostały ostatni raz jeść. Ostatni raz karmiłem je na Wigilię. Miały zasypane do oporu, do pełna. I więcej karmy nie dostały. Wigilię dostały. Chyba Wigilię może im coś dałem. No właśnie, nie są karmione codziennie. To jest druga rzecz. To jeszcze pokażę rudzielca. O, z moich rudych. Skrzydełko. O, nie trzeba. To paluszkiem z tyłu przytrzymuje. Nie wiem, ktoś potem się... W ten sposób wygląda. Rudy kolor może nie widać, bo już jest ciemno, nie ma światła. Też od razu tutaj młody, oczywiście zielona widać, Tauri zlotowany był. Ejej, on miał 4 lub 5 konkursów, samczyk. Samczyki są szczuplejsze od samiczek. O. Ale nic im nie brakuje. Żywotny, rozgląda się, nerwowy. Oczko czyste. Dziobek czysty. Biały. Nawet nóżki tu w ogóle nie są te gołębie brudne, żeby były, że są brudne. Akurat to też nic takiego. A kąpać by się je przydało, bo ich nie kąpałem ostatnio. To by się przydało wykąpać. Taki rudzielec. Także tak wygląda tutaj prowadzenie gołębi młodych. No i ogólnie prowadzenie gołębi, bo jeśli chodzi o kurację, to wszystkich gołębi dotyczy. Jeśli chodzi o sprzątanie, to dotyczy wszystkich gołębników, bo przy gołębiach lotowych starych mam podobnie, ale tutaj nie pokazywałem tutaj tych gołębi, jak to tu wygląda na ziemi. Na siodełka tego nie było widać, no ale uznałem, że pokażę. Na falę krytyki się narażę, więc powiem tak, kto wytrzymał do końca, bo znowu mi się długi film zrobił, niech da komentarz, łapkę w górę, zaznaczy dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Te gołąbki tutaj na koniec powiem, zdobyły wicemistrza oddziału w typowanych, wicemistrza okręgu w kategorii A młode, 5, żebym teraz nie pomylił, 5 w rejonie, chyba tak, 5 miejsce w rejonie. Właśnie powinienem ten puchar chyba dostać, czy jakiś puchar, czy dyplom chyba za coś tam, za rejon. A w Polsce nawet nie wiem, który, możliwe, że... Ale w rejonie też zdobyły miejsce i wicemistrza okręgu, także. I drugiego lotnika oddziału, 5 lotnika wystawy w EFIE. A w zeszłym roku było znacznie lepiej, bo było 5 miejsce w Polsce i 1 w okręgu. No ale zobaczymy. Myślę, że fajny rocznik jest, ciekawy, że roczniaki, jak będzie dom siły i zdrowie, że powalczą. Także pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Trzaskalik. Jeszcze raz proszę o komentarz, łapki w górę, subskrypcje i do usłyszenia na kolejnych filmikach. Dobry lot.